Ostatnio mieliśmy bardzo smutny dzień. Bardzo smutny dzień dla wszystkich, moi drodzy, amatorów, znaczy sympatyków dotykania swojego długiego, czy też właśnie krótkiego, no wiecie czego, koguta, chodzi o koguta, czat. Jakby ci, którzy lubią męczyć koguta, spoko, no nie? Jakby ostatnio była decyzja OnlyFans, jest taki serwis OnlyFans, który działa na takiej zasadzie, że jakby są streamerki na przykład, albo instagramerki, osoby o bardzo atrakcyjnej urodzie i różnego rodzaju walorach estetycznych, streamują na przykład na Twitchu różnego rodzaju takie średnio mniej na pograniczu dozwolone rzeczy, natomiast ostatecznie i tak uchodzi im to na sucho, dlatego że mamy tutaj do czynienia ze sraniem do mikrofonu albo wchodzeniem, kurde, do basenu w skąpym bikini, pochylaniem się w ten sposób, żeby była cała buła widoczna i takie tam różnego rodzaju rzeczy. A później ten cały trafik był przekierowywany na takie strony jak OnlyFans i jakby ktoś nie wiedział, mamy tutaj coś innego, coś takiego jak OnlyFans. OnlyFans jest to serwis, który pozwala, że tak to powiem, na płatny dostęp do różnego rodzaju treści. Czyli przykładowo ja mogę założyć sobie OnlyFansa i na przykład powiedzieć, że za 10 zł, jeżeli wpłacisz 10 zł, to zobaczysz zdjęcie mojej stópki. I w ten sposób na OnlyFansie był tworzony content, który jakby z każdym miesiącem, że tak to powiem, stawał się coraz bardziej pikantniejszy. I tak jak już mówiłem, streamerki oraz różnego rodzaju instagramerki, i tak jak mówiłem, jakieś tam kobiety, i też panie, znaczy też panowie, chciałem powiedzieć, również, że tak to powiem, zaczęli zyskiwać na tym bardzo dużo i nawet ostatnio chyba Amurant, jedna właśnie z takich liderek, jeśli chodzi o Amurant, streamerka, zarabia 1,3 miliona dolarów miesięcznie. I ona tutaj pochwaliła się, ma tutaj swój taki wycinek, gdzie z Fansly, zobaczcie, że tutaj zarabia tutaj jakieś subskrypcje, tipsy, post messages, referral streams. Więc zobaczcie, że ona tutaj zarabia z Fansly stosunkowo nowa platforma do dzielenia się zdjęciami 17 tysięcy dolarów miesięcznie. 17 tysięcy dolarów miesięcznie plus Patreon. Na Patreonie też pojawiają się różnego rodzaju właśnie takie też zdjęcia, dostęp do soft porno. Więc te streamerki po prostu przekierowywały z Twitcha, z Instagrama ludzi, gdzie na przykład na takim Instagramie te zdjęcia są pikantne, zachęcające do kliknięcia, a na OnlyFansie można dostać, że tak to powiem, roznegliżowane fotki, takie wiecie, pikantne. No i OnlyFans, że tak to powiem, wycofało się ostatnio, znaczy przede wszystkim OnlyFans postanowiło coś z tym zrobić i moim zdaniem to było dosyć trochę głupia decyzja, dlatego że ich zmiana nic nie zmieni, troszeczkę jak Keltuzad. Dlaczego? Dlatego że jakby OnlyFans powiedział, że będzie pozbywał się takiego jakiegoś hardkorowego, wiecie, hardkorowego kontentu, już nawet, no już tak trochę porno zahaczającego tak dosyć mocno, więc wiecie, jakieś tam ktoś mógł kupić, nie wiem, zdjęcie, jak wasza streamerka była netrowana na przykład, no wiecie, o co chodzi. Posrane, absolutnie posrane rzeczy, to ludzie tam takie rzeczy, takich fetyszystów, posrańców ludzi, że to szok. Przyciszyć muzyczkę, już przyciszę, jasne. Więc tam było po prostu, powiem wam, totalna jazda, kurde, bez trzymanki, bez absolutnej trzymanki. No i OnlyFans postanowiło coś z tym zrobić, dlatego że jakby rzekomo pojawił się tam nacisk ze strony różnego rodzaju operatorów płatniczych, czyli takich jak Mastercard, czy tam chyba głównie Mastercard chodziło, że po prostu mają się pozbyć tego kontentu, dlatego że jeżeli tego nie zrobią, to wtedy oni przestaną, że tutaj tak to powiem, współpracować. To jest dosyć zaawansowana sytuacja, natomiast Mastercard ostatecznie powiedziało, że oni nie mają nic z tym wspólnego i oni nie dali żadnego takiego przykazu dla OnlyFans, że muszą pozbyć się tego kontentu, więc to nie ich wina. I tutaj w zasadzie troszeczkę wyszło, że OnlyFans próbowało najzwyczajniej w świecie zyskać jeszcze więcej pieniędzy. Jest to firma, która zarabia naprawdę miliony dolarów, grube miliony dolarów na tym, że oni są po prostu pośrednikiem między tym, którzy dają content, do tych, którzy płacą za content. Miliony dolarów, natomiast oni po prostu wyszli z założenia, że oni nie mogą zarabiać milionów dolarów i zarabiać jakby dużo dolarów, muszą zarabiać wszystkie dolary. Stąd też postanowili, że tak to powiem, poświęcić tych, którzy stworzyli tą stronę, czyli właśnie osoby, które udostępniają tam ten kontencik taki, wiecie, soft porno, taki nawet hardcore porno, tak dalej, jakby ich wyrzucić z tej platformy,
po to, żeby zyskać inwestorów. Inwestorów, którzy chcieli zainwestować tą pieniądze, tylko wtedy pozbyliby się użytkowników. Więc ci użytkownicy, którzy w zasadzie stworzyli ten serwis OnlyFans, bo bez tego OnlyFans jakby stał się takim memem, no nie? Jakby nie byłby w stanie po prostu funkcjonować, bo ci ludzie po prostu zostali zdradzeni. Oni, jakby OnlyFans doskonale wiedział, o co chodzi, doskonale zrobił tą platformę i bez nich by nie istnieli. Więc teraz w zasadzie wycofują się, bo dostali taki backlash, gdzie w zasadzie stwierdzili, że to nie jest gra warta świeczki, że to dofinansowanie i tak dalej, jakiś różny sponsoring z zewnętrznych firm, jakby nie jest w sumie tyle tego warty, no nie? I tak mi się przynajmniej wydaje, więc tutaj mamy, że wycofał się ze swojego zakazu publikowania treści dla dorosłych. Jakby to byłaby głupia, jakby to byłaby totalnie głupia decyzja. Dlaczego? Dlatego, że akurat tego typu serwisy to nie jest bardzo duży problem. Jeżeli jakby jedna, jakby jeżeli tak OnlyFans by przestał takie coś zrobić, to jest masa firm, które by w zasadzie przejęło w zasadzie pałeczkę po OnlyFans z miłą chęcią. Oj, z miłą chęcią, więc w zasadzie OnlyFans strzeliłby sobie sam po prostu w stopę. To jest takie moje zdanie. Ale podobna sytuacja była z Tumblrem. Tumblr też swojego czasu był platformą, na której pojawiało się dużo właśnie takiego kontentu erotycznego, zahaczającego już takie dosyć mocne tematy i oni po prostu pozbyli się. Ostatecznie Tumblr został oczyszczony, był wielki exodus, został oczyszczony z takich tematów. No i co się stało? Tumblr stracił zaangażowanie, natomiast zyskały na tym inne strony. I na tym zyskały bardzo mocno inne strony i jakby to nie jest do zastąpienia, to było bardzo zastępowalne, nie? Jaki znawca ciebie? No oczywiście, że jestem znawcą, kurczę, jeszcze jak, jestem koneserem. Dlaczego OnlyFans wycofało się ze swojego zakazu publikowania treści dla dorosłych? Let's go! Platforma OnlyFans oficjalnie poinformowała, że odkłada w czasie kwestię zakazu publikowania treści jednoznacznie nacechowanych. W ogóle jakby ten zakaz miał dotyczyć już takich naprawdę, jakby to, bo tu już nie chodziło o to, że możesz zobaczyć roznegliżowaną, wiecie, artystyczną fotkę swojej streamerki czy instagramerki, wiecie, cipsko-tupsko, tylko bardziej chodziło tu już o takie hardcore, wiecie, już takie w zasadzie... Na OnlyFansie można było kupić dostęp na przykład do tego, że kurde jest numer jeden robiony na nią, albo numer dwa, albo na przykład jakieś, wiecie, że wykupić dostęp do kurde amatorskiego porno nagranego i tak dalej, więc jakby to są te rzeczy, które miały się pozbyć, a nie tego, że tam jakaś foteczka jakaś tam jest, nie? Kurczaka, to jakby KFC miał wycofać kurczaka ze swojej oferty. Trochę tak jest. Tydzień temu OnlyFans poinformowało, że rozdziela content jednoznacznie nacechowany seksualnie od nagości, w efekcie czego ten drugi zostanie całkowicie zakazany. Nowe zasady miały wejść w życie 1 października 2021 roku. Użytkownicy platformy oczywiście wypowiedzieli się o tym bardzo negatywnie. Raz jeszcze wskazując, że to przecież rdzeń samego projektu. Aha. Praktycznie kilka dni po ogłoszeniu tej decyzji powstały inne projekty, które zaczęły się reklamować całkowitą dowolnością. I tu mamy na przykład ten Fansly i inne takie rzeczy. I to jest właśnie, mówię, że to jest po prostu... Oni chcieli się nachapać z OnlyFansa, bo chcieli zyskać na tym jakby sponsoring z zewnętrznych firm i inwestycje, a wyszło dosyć ten... I oni... To jest jakby dosyć mocny strzał, bo ludzie już teraz nie zaufają OnlyFansowi i jakby będą stopniowo przechodzić. I tak samo widzicie, Amurant już jest bardziej na jakimś tych innych, nie? Oficjalny powód cofnięcia decyzji to po prostu kryteria społeczności. Można się jednak domyślać, że OF musiało w jakiś sposób zatrzymać przy sobie użytkowników. Największe profile zaczęły linkować bowiem do innych serwisów. O wow. O wow. No normalnie powiem, no kto by się domyślił. Thank you to everyone for making your voices heard. We have secured assurance necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change. OnlyFans stand for inclusion and we will continue to provide a home for all creators. An official communication to creator will be emailed shortly. Żałosne. Warto też wspomnieć, że oryginalnie nie chodziło o całkowity zakaz publikowania nagości, a o te ostrzejsze materiały. Póki co wszystkie zostaje po staremu. Bardzo możliwe, że OnlyFans znalazło jakiś sposób na rozwiązanie kwestii płatności. Ewentualnie platforma dogadała się z innym dostawcą. Kwestia jest taka, że Mastercard oficjalnie na swoich profilach powiedzieli, że oni nie mają nic z tym wspólnego, więc o co tutaj chodzi? Nie wiem, pewnie o pieniądze. Przypomnijmy, że powodem, dla którego ten zakaz w ogóle miał wejść, było właśnie zagrożenie ze strony operatorów płatności, że ci przestaną obsługiwać platformę. Sytuacja wręcz identycznie do tej z PH. Więc to jest śmieszne.
Oficjalne OnlyFans zakazuje treści plus 18. Stało się, że musi podjąć takie kroki. Oni tu chyba nawet pisali coś tam jeszcze, jakiegoś takiego. Właśnie nie wiem, bo oni gdzieś tam, gdzieś było to opisywane, nie? Co było, to było trochę średnie, nie? Płaci za porno w czasach ogólnego dostępu. Wiesz co? Jakby absolutnie, jakby wiesz, no w dzisiejszych czasach możesz mieć wszystko absolutnie za darmo i powiem szczerze, nawet ten content, który jest na OnlyFansie, pewnie znajduje się gdzieś na jakichś stronach, ale to już jest jakby piractwo, nie? Oni tam w ogóle też jeszcze pisali, że Dear Sex Workers, drodzy seks pracownicy, jakby u nas na platformie zawsze będziecie mile widziani i tak dalej. Ja mam taki, ja pierdolę. Co jest? W każdym razie, wiesz co, tutaj chodzi o zupełnie coś innego, dlatego że OnlyFans żeruje na czymś innym zupełnie, bo wiesz, ja myślę, że porno to jest nic innego jak takie po prostu przyjść, ulżyć sobie i nara, nie? Natomiast OnlyFans i jakby te zagrywki tych streamerek i tego wszystkiego jest na zupełnie innym poziomie, dlatego że mamy tutaj do czynienia z bezpośrednim kontaktem twórcy oraz gdzieś tutaj widza, nie? I jakby możesz sobie najpierw pooglądać ten kontencik, ta pani cię zachęca po prostu, wiecie, swoim ciałem, swoje tutaj ruchy, coś tam pokazuje i tak dalej, a później obiecuje, że jak jej zapłacisz, to zobaczysz to, co cię zainteresowało, tylko już wiesz, tak ostrzej. Stąd też jakby powiedziałbym, że to jest właśnie takie troszeczkę romansowanie, tylko że ta osoba, z którą ci widzowie romansują, jakby może nie tyle, co nie wie o tym, co po prostu no taki ma nastawiony content. Więc ci ludzie czują zaangażowanie. Oni oddają się, że tak to powiem, tutaj jakby mają... czują się przywiązani troszeczkę, bo pojawia się właśnie to zaangażowanie, wow, odpowiedziała mi, wow, do mnie mówi i tak dalej, nie? I to jest na zupełnie innym poziomie, bo po to te streamerki siedzą całe dnie i czytają właśnie ten czat, zapisując na swoim ciele niki, dlatego że jeżeli ty wejdziesz, pogadasz, ona ci odpowie, atrakcyjna kurde kobieta, później na swoim biuście albo na czole napisze sobie, wiecie, tam jakieś tam... napiszę sobie, kurde, wasz nick, to później pójdziesz, kupisz, możesz zobaczyć więcej i tak dalej i jakby czujesz takie zaangażowanie, to jest zupełnie co innego, bo to już nie jest wejść, zrobić swoje i nara, tylko to już jest jakaś relacja, przy czym to jest patologiczna relacja, bo ta dziewczyna ma cię absolutnie w dupie, tylko chce twoje pieniądze, a ci smutni ludzie mają ten, wrzucisz tam zdjęcie... Ja to kupię, spoko. To już jest co innego, nie? A już ci oleje. No właśnie to jest to. Bliżej do prostytucji niż klasycznego porno. Znaczy, ja bym powiedział, że w OnlyFansie i jakby w tym Twitch streamingu to jest bardziej troszeczkę tak jak są takie kluby ze striptizem, jakby to można powiedzieć. W zasadzie, że jakby w tym klubie striptizu bardzo często jest tak, że ty tam przychodzisz, żeby spędzić czas z tymi dziewczynami, które tam są. Więc siedzisz, rozmawiasz, stawiasz im drinki, one z tą gadają, wiesz, możesz pogadać wszystkim. Jakby trochę się o tym nasłuchałem swojego czasu od pewnej osoby, która jakby, że tak to powiem, z pierwszej ręki to ogarniała. I jakby może się coś zmieniło, natomiast później jakby słuchałem też, że chociażby Spiral też mi o tym opowiadał, że właśnie to na tym polega, że ten klient przychodzi tam i te dziewczyny, to nie chodzi o to, żeby one tam się roznegliżowały i ten, tylko bardziej chodzi o tą relację, że atrakcyjne dziewczyny są tam, stawiasz drinki, możesz z nimi o wszystkim pogadać, to jest takie miejsce, gdzie ty uciekasz od swoich problemów i tak dalej, i tak dalej. Jakby to z dwóch źródeł, to od Spiralosa i jeszcze jedno źródło takie wewnętrzne, bym powiedział. Ja tego, więc i często zostawiałem dużo na barze, często po prostu lubią te dziewczyny, przychodzą i to jest takie, właśnie to jest zupełnie inna relacja, nie? Bo do burdylu to sobie idziesz, kurde, wiecie, pypy i do widzenia, no chyba, że ktoś polubi jakąś tam panią, to też w ogóle jest XD, ale ten, nie? Kolega mówił, no akurat koleżanka, no tak można by powiedzieć. Nie. Dzisiaj dostałem film, jak waleń skacze do basenu i widziałem połowę tyłka, że tak to powiem. Zmieniałem imię McCree. We built Overwatch universe around... Ja pierdolę, Jesse McCree będzie miał zmieniony. To co oni zmienią teraz, kurde, tego? Ale ja pierdolę, jaki żal, jakie idioci to są. To są idioci, to są kurwa idioci, to ja nie wiem. To nie za bliżej.
Ach, to tyle na temat, kurde, tego tematu, jeżeli chodzi o OnlyFansa. Tak, swoją drogą.